Ta karetka Wojciecha Grzesiaka z akcji Humanos Med Evacuation w środę znów pojedzie na Ukrainę pomagać potrzebującym. Mieszkaniec Jankowic niedaleko Rybnika wraz ze swoją żoną od początku wojny za wschodnią granicą pomaga w ewakuacji rannych i chorych. Wyposażenie karetki jest profesjonalne. Defibrylator, czyli pompy infuzyjne i respirator, jeden z lepszych respiratorów, który można prowadzić w zaawansowaną terapię oddechową. Oprócz tego całą gamę leków resuscytacyjnych, leków, które pomagają także pacjentów wyciszyć, pacjentów zabezpieczyć przeciwbólowo. Do tej pory grupa medyków, w ramach której działa Wojciech Grzesiak, pomogła ponad 2500 osób. Jeżeli działamy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tak zwanego POZ-u, takiego zwykłego lekarza, którego my mamy, to wykonujemy EKG, USG. Jeśli mamy stany nagłe, to tych z terenów przyfrontowych, czyli tam, gdzie słychać ostrzały, tam, gdzie ludzie żyją w ciągłym strachu, lęku, rozdajemy leki, także te leki psychotropowe, czy leki, które pozwalają się wyciszyć, ale jeśli są stany nagłe, to wywozimy jak najdalej na zachód do najbardziej spokojnych szpitali. To są szpitale gdzieś w okolicach miejscowości Dnipro, Zaporoże, choć w obecnej sytuacji te miejscowości też już są zagrożone rosyjską inwazją. Żeby pomagać, uruchomiona została specjalna zbiórka Bezpieczeństwo Polskich Medyków, w której zbierane są pieniądze na sprzęt ochronny, taki jak kamizelki kuloodporne, hełmy i maski z filtrami.